Też chciałbym być tak blisko jak ksiądz Marcin i ogromnie się cieszę, że ksiądz Marcin tak nas wprowadził, że trzeba też występować, że jednak łaska jest niewytłumaczalna. Nie wiemy, co człowieka dotknie i niekonieczne jest faktycznie może przekazywanie niesamowitej wiedzy, ale zacząć być z Jezusem i jak idziemy za Jezusem, to na pewno i naszych podopiecznych dobrze prowadzimy. Ja trochę jakby w kontrze do księdza Marcina, ale w cudzysłowie mam nadzieję będzie ta kontra, że ja będę zachęcał do aktywności. Jeśli ksiądz Marcin mówił, że jest potrzebna Maria, która siedzi u stóp Jezusa, to ja bym chciał was zaprosić do tego, że też musi być Marta. Trochę tej Marty potrzeba. Niedawno mieliśmy w Ewangelii, jak Jezus przypominał, że to należy czynić, a tamtego nie zaniedbywać. Nazywam się ksiądz Paweł Bogusz, jestem dedykowany młodzieży od kilku lat. I tak jak ksiądz arcybiskup wspomniał w czasie mszy świętej, ten najbliższy rok, który rozpoczynamy, będzie naprawdę bardzo obfity i bogaty w propozycje przede wszystkim dla młodych. Ja wiem, że teraz jest pokusa na przykład dla katechetów, którzy mówią, ale ja jestem w podstawówce, no to sobie przejrzę coś tam. Zachęcam, żeby jednak posłuchać i złapać coś dla siebie, bo może uczycie tylko takich maluchów faktycznie, ale te maluchy będą dorastać i już coś tam można siać, ale też przecież wiemy, że nie tylko w szkole spotykamy się z ludźmi. Mój główny temat, to co chcę powiedzieć, to przybliżyć perspektywę Światowych Dni Młodzieży. Postaram się powiedzieć kilka takich rzeczy jak najbardziej konkretnych, bo myślę, że wielu z nas było przynajmniej gdzieś na Światowych Dniach, najlepiej pewnie Kraków. Mogę tak orientacyjnie zrobić badanie sondażowe, kto był na jakichkolwiek Światowych Dniach Młodzieży. No widzicie, to jesteśmy w domu, czyli to co będę mówił, powiecie nuda, albo mnie poprawcie. Dla tych, którzy w ogóle nie byli na Światowych Dniach Młodzieży, to myślę, że gdzieś nawet słyszeliśmy, że Światowe Dni Młodzieży, nie chcę tutaj mówić o historii, że to już od 1984 roku można powiedzieć, kiedy Jan Paweł II zobaczył takie pragnienie z ducha, że trzeba zaprosić młodzież, ale trzeba też to powiedzieć, że to jest powiedzmy taki moment, kiedy ta myśl spotkania się zrodziła się właśnie w sercu papieża Jana Pawła II i on jest tym, który zainaugurował takie spotkania. Ale też trzeba powiedzieć, bo nawet jak z księżmi rozmawiam, nie zawsze jakby to łapiemy, że co roku jest Światowy Dzień Młodzieży. Co roku jest Światowy Dzień Młodzieży. To znaczy Jan Paweł II chciał, aby co roku młodzież ze swoim pasterzem się spotkała i to było do niedawna w Niedzielę Palmową, to znaczy tak w wymiarze diecezjalnym, a raz na 2-3 lata, teraz mamy 4-letnią przerwę, żeby młodzież w takim gronie międzynarodowym spotkała się w jednym punkcie. Tak jak ostatnio było w Panamie, wcześniej Kraków, jeszcze wcześniej Rio de Janeiro, wcześniej chyba, co tam było, przed Rio, Sydney, Kolonia i tak dalej. To są te wielkie dni, Światowe Dni Młodzieży, ale co roku jest też Światowy Dzień Młodzieży. Tylko przypomnę, że takim wymiarze decyzjalnym będziemy go przeżywać po raz drugi w Niedzielę Chrystusa Króla. A teraz już do rzeczy. Światowe Dni Młodzieży. Tutaj są takie roll-upy, myślę, że widzieliście, które troszkę informują, nie za dużo, ale mamy tutaj linki do strony internetowej, do profilu na Facebooku. Na tym na przykład jest też kod QR, gdzie można sobie zeskanować i od razu wejść na stronę z informacjami. Dlatego o tym mówię, żeby tu nie za dużo was już męczyć moim głosem. Ale chcę powiedzieć, że w tym roku faktycznie bardzo mocny akcent na przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży trzeba, czy zachęcamy, zapraszamy was, żeby postawić. Z konkretów. Światowe Dni Młodzieży w zbliżającym się roku będą oczywiście w wakacje. To spotkanie w Lizbonie. Ostatni tydzień lipca i pierwszy tydzień sierpnia. Jak ktoś nie wie, to też wyjaśnię, dlaczego tak długo, 2 tygodnie ktoś powie. Bo najpierw tydzień pobytu na Światowych Dniach Młodzieży to jest taki tydzień, gdzie jesteśmy rozczłonkowani po całej Portugalii, a nawet w Hiszpanii. Zwykle tak jest, my to pamiętamy całkiem niedawno, że jak były Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, to też były w Łodzi. No to ktoś powie, Łódź czy Kraków?
a też było w innych miejscach. No właśnie to jest jakby pokłosie tego, że pierwszy tydzień młodzież poznaje teren, młodzież poznaje kulturę i jest zaproszona do zamieszkania urodzin, ale poza tym miejscem centralnym. I przyznam się osobiście, nie wiem, czy tego nie będzie trzeba wyciąć, ale dla mnie w sercu bardziej zostało z ostatniego spotkania w Panamie to przeżycie pierwszego tygodnia, zanim przyjechał papież, niż później w samym Panama City z papieżem. Nie to, że mam coś do papieża Franciszka, bo go kocham, ale tam było, wiecie, takie subtelne zawiązywanie relacji, takie poznawanie ludzi autentycznych. To nie była Panama taka widokówkowa, tylko widzieliśmy, jak oni żyją. Oni nas do tego zaprosili i przyznam się, że ten pierwszy tydzień jest niesamowity. Tak jak może macie doświadczenie, może ktoś przyjmował do siebie, do domu obcokrajowców, jak przyjechali na Światowe Dni Młodzieży do Krakowa, nie? Później w Krakowie niesamowite wydarzenia, ale to jest jakby inna bajka. To już jest bardzo intensywnie i pięknie. Dlatego jeśli myślimy o Światowych Dniach Młodzieży, ktoś powie 2 tygodnie długo. Długo, ale to są 2 różne tygodnie. Więc termin już mamy. Kto może jechać już, kto jest zaproszony? Bo już mam wiele telefonów. Jaki wiek? Oficjalnie Krajowe Biuro Organizacyjne, nasze polskie, mówi, że od 18 lat, od 18 do 35. No to już słyszę, 90% katechetów nie jest zainteresowana. Ale też Portugalia z kolei mówi, że oni przyjmą młodzież młodszą też. Na początku proponowali nawet od 14 roku życia, ale później to skorygowali od 16 roku życia. Więc jak ktoś będzie miał 16 lat w 23 roku, za rok, to myślę, że możemy myśleć o takiej osobie, żeby jej pomóc się wybrać. Żeby pomóc jej przeżyć takie wydarzenie, bo to naprawdę w sercu bardzo mocno zostaje. Więc jak wejdziecie na oficjalną stronę organizatorów polskich, zobaczycie granicę 18-35, to nie chcę powiedzieć, że są dwie prawdy. Oni swoje, my swoje. Nie, my to respektujemy, natomiast też powiedziano, że jak któraś diecezja chce brać młodszych, to trochę na swoją odpowiedzialność. A przy takim księdzu arcybiskupie wiemy, że trzeba ryzykować, nie kalkulujemy, więc trochę młodszych też chętnie przyjmiemy. I myślę, że to jest ważne, aby to tutaj wybrzmiało. Z konkretnych jeszcze informacji chcę powiedzieć, że tam przy wyjściu też będą plakaty, jak ktoś będzie potrzebował, żeby sobie, nie wiem, w formie graficznej mieć, elektronicznej, to proszę do nas napisać, do Duszpasterstwa Młodzieży w domu, Wydział Duszpasterstwa Młodzieży i my materiały będziemy wam czy przesyłać, czy damy przez Wydział Katechetyczny, czy w jeszcze jakiejś innej formie. Mamy trochę takich już gadżetów, tego będzie jeszcze więcej i informacje takie też będziemy na bieżąco dawać. Tam przy wyjściu będzie można wziąć plakaty, małe ulotki i teraz chciałbym powiedzieć, jak my będziemy się przygotowywać w naszej diecezji łódzkiej. Zasadniczo, centralnie ja mieszkam w Łodzi i w Łodzi chcemy to robić, ale nie wyłączamy też, nie wiem, tak jak tu jesteśmy dzisiaj w Parznie, dużych ośrodków jak Piotrków, Bełchatów, Tomaszów. Myślę, że tam też będą momenty, jeszcze tego nie mamy dokładnie przygotowanego, ale miejsca, gdzie będzie można zasięgnąć informacji duszpasterza regionu, duszpasterza młodzieży, gdzie i jak można się spotkać. Natomiast już teraz mamy zaplanowane, że w Łodzi raz w miesiącu będziemy mieć spotkanie. Na ulotce są wypisane daty. Takie spotkanie, tak jak ksiądz Marcin mówił, ważne jest Eucharystia, będziemy zaczynać Eucharystią, a później każde spotkanie będzie dotyczyło czegoś innego, żeby trochę poznać kultury, jak się zachowywać, poznanie trochę języka. Będzie też ciekawe może spotkanie dla młodzieży, tak już mówią, o, na to na pewno przyjdziemy, jak patrzyli na ulotkę, bo będziemy chcieli zastanowić się i pomóc sobie wzajemnie, jak na przykład zebrać jakieś fundusze na wyjazd. I teraz też ważna może informacja, większość będzie pytać, super, brzmi nieźle, Portugalia, 2 tygodnie, wakacje, ile to kosztuje? Na ten moment jeszcze nie mamy wszystkich informacji zebranych, tak jak ile będzie kosztował pakiet portugalski tak zwany, czy pakiet polski, to na razie się jeszcze szacuje, ale wiemy, że kwota będzie oscylować w granicach 4000 zł. 4000 zł. Dużo, mało, różnie.
różnie ludzie reagują. Myślę, że to jest spory pieniądz, szczególnie dla młodych ludzi, ale też trzeba wziąć pod uwagę, że możemy gdzieś szukać rozwiązań, aby znaleźć dofinansowanie i również fakt taki, że biorąc pod uwagę dzisiejsze koszta różne, ten koszt, nie wiem, czy jest aż tak bardzo wygórowany. To zostawiam do waszej oceny. Niektórzy mogą pytać o wolontariat. Też chciałbym od razu tutaj powiedzieć, że niektórzy Światowe Dni Młodzieży przeżywają w formie wolontariatu. Jest tak zwany wolontariat długoterminowy, krótkoterminowy, średnioterminowy. W sensie takim, że jeśli znalibyście, ale to już tylko pełnoletni są do tego zaproszeni, może ktoś taki się zgłosić na wolontariat. Na przykład średnioterminowy to jest od marca do sierpnia, albo na taki już krótkoterminowy, to jest od 23 lipca do 6 sierpnia, czyli prawie tak jak to wszystko się odbywa. Nie ma za dużo miejsc, z całej Polski wszystkich wolontariuszy może być 500, więc od października będzie tak zwana rekrutacja. Gdybyście wiedzieli, albo może wasze dzieci też są tym zainteresowane, to trzeba się z tym raczej pospieszyć. Ksiądz arcybiskup również mówił, że naprawdę bardzo chcemy mocno wystartować z takim akcentem zapraszającym i ksiądz arcybiskup jakby nie jest gołosłowny, ponieważ zaprasza młodych zainteresowanych takim wydarzeniem do siebie do domu. Też taki plakat tam zostawimy przy wyjściu. Ksiądz arcybiskup młodych zaprasza 24 września, to jest sobota, w godzinach między 10 a 15. na spotkanie, które będzie poświęcone właśnie temu, jak się przygotować do spotkania w Lizbonie. Między 10 a 15 to spotkanie będzie dosłownie w domu księdza arcybiskupa. Będzie czas na posłuchanie słowa, na integrację, na modlitwę, na wspólny posiłek też właśnie tam w domu przy skorupki numer 1. Ważna informacja, że tam mamy ograniczoną liczbę miejsc, więc będzie trzeba się zarejestrować i potwierdzić. Szczegóły są na plakacie i na odnośnikach do tegoż plakatu. To jest 24 września, natomiast następnego dnia rozpoczyna się taki, to jest ostatnia już chyba informacja z mojej strony, rozpocznie się taki dość ważny czas dla naszej diecezji, ponieważ wiemy, że każdym Światowym Dniom Młodzieży towarzyszą święci patroni. Na Lizbonę wybrano 13, wśród nich chociażby Jan Paweł II, wielu Portugalczyków, takich jeszcze mało znanych, ale też jest bardzo młody, taki błogosławiony, myślę, że przez wielu już nas znany, młody Włoch, żyjący zaledwie 15 lat, błogosławiony Karol Acutis. I Karol Acutis myślę, że jest taką postacią, która na pewno młodzież dotknie. Bo świetnie znał się, nie wiem, odnajdywał się w internecie, zajadał się Nutellą, ale też myślę, że dobrze, że tutaj wybrzmiewa, bo bardzo zgłębiał misterium eucharystyczne. Odkrywał też cuda eucharystyczne. Do tej pory istnieje strona, którą on założył, katalogowana, gdzie jest katalog wszystkich cudów eucharystycznych. I będziemy mieć taką możliwość, w Polsce się rozpoczęła się peregrynacja jego relikwii. I my jako diecezja łódzka te relikwie dostaniemy 25 września. Właśnie nazajutrz po tym spotkaniu u księdza arcybiskupa będziemy chcieli je przywitać uroczyście w katedrze o godzinie 19, na którą bardzo serdecznie wszystkich zapraszam. Natomiast i też mamy taki plakat, to też proszę poczęstujcie się. Jak ktoś będzie chciał w formie elektronicznej, tak jak wspomniałem na początku, wyślemy. I na tym plakacie jest rozpisane, jak 5 dni, w czasie których te relikwie będą na terenie naszej diecezji, będą wyglądać, gdzie będzie można współuczestniczyć. 25 o godzinie 19 przyjmujemy te relikwie w katedrze. Następnego dnia, 26, będą w parafii Najświętszej Eucharystii. Wybraliśmy w Łodzi dwie parafie eucharystyczne. To jest na Retkini 26, 27 parafia Najświętszego Sakramentu na Radogoszczu. Na Radogoszczy. Później 28 września relikwie będą w Tomaszowie Mazowieckim w parafii świętego Antoniego.
29 września w Bełchatowie w parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i zakończymy w Piotrkowie 30 września w parafii Najświętszego Serca Jezusowego. Do tego też serdecznie zapraszam, bo Acutis przyjdzie do Was. To już nie trzeba do niego jechać, do Włoch, ale przyjdzie też do Was. Mamy jeszcze taką informację, już gdzieniegdzie w parafiach są takie, powiedzmy, zakładki, ale zakładka jest może mniej ważna, ważne co na niej jest. Jest modlitwa oficjalna przygotowująca do Światowych Dni Młodzieży. Potrzebujemy wsparcia, to nie tylko techniczna akcja, ale jedno bez drugiego nie może być. I też tych ulotek trochę mamy, takich właśnie zakładek, proszę się poczęstujcie. Jak byłoby większe zapotrzebowanie, znowu dajcie znać. Ważna rzecz, że my jako Polska, każdy kraj ma inny dzień wyznaczony, żeby to był maraton modlitwy, aby Światowe Dni Młodzieży dobrze się odbyły. My jako Polacy mamy dzień wyznaczony 23. 23 dzień każdego miesiąca. Jest zachęta, żeby się modlić w intencji Światowych Dni Młodzieży. Bardzo Was do tego zapraszam. I ostatnia rzecz już bez plakatów. Ksiądz arcybiskup wspomniał, że wśród propozycji różnych też jest możliwość spotkania młodzieży w Roztoku. My jako Duszpasterstwo Młodzieży też będziemy to organizować, ale wiem, że już wypełniłem czas, więc nie będę mówił szczegółów, tylko zapraszam. Będziemy też informacje, czy przez Wydział Katechetyczny, czy przez parafię dalej posyłać. Dziękuję bardzo Wam za uwagę i cierpliwość.